Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo, chwalą mnie. Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia, Werard, Wizard Cleaner, do Boneciku produkt i dostałem go, słuchaj, od widza i oszalałem, fenomenalny. Tak jak widziałeś, pierwsze podejście, kurczę, szczur, totalny, łóżko po prostu bagno, nie wiem, 10 lat nie było ruszane. To łóżko stało w pewnej firmie i stwierdziłem, że najwyższa pora wziąć produkty, które
moim zdaniem coś zrobią i ten zrobił. Tam były testowane jeszcze dwa produkty i ten wymiot tamte bez problemu. 20, 1 do 20, ładnie sobie poradził. Podkreślam, brud naprawdę masakra. Ponad 10 lat myślę, że ten wóz nie był ruszany. Dokładnie. Ponad 10 lat, więc to kozak. Kolejna rzecz. Później poprawiłem po wszystkich tych produktach 1 do 10. No to tu już ogień i dym. Tutaj to już w ogóle nie ma o czym gadać. To już jest grube stężenie dla tego produktu. I tym produktem nawet można robić w koncentracie. Produkt jest stworzony do bardziej bonetowania, czyli ręcznego prania, ale że nie musisz szczotkować, ale uwierz mi, że jeżeli chodzi o takie klasyczne pranie jako press spray, sprawdzi się zajebiście. A już w ogóle fenomenalnie zarzucany z Tornadora. Tak jak ja lubię szybkie odświeżenie, później wjeżdżasz z parownicą. Produkt, słuchaj, jakby zabijał zapachy, neutralizował je, rewelacja, ręcznie również. Naprawdę. I stwierdziłem, że ogarnę, znaczy ja nim się bawiłem dosyć długo, bo tutaj wydajność jest kosmiczna. Można powiedzieć, że szklankę wody na 5 litrów, czyli tak 200-250 ml na 5 litrów i lecisz jak głupi. Naprawdę kosmos. Miałem sprawdzać 1 do 5, ale to nie ma sensu. I teraz tak, jeżeli chodzi o bonet, chyba na chwilę obecną, mój ulubiony. Naprawdę. Pomimo, że zapach z butli nie jest jakiś fantastyczny. Tam się przewija coś cytrusowego, troszeczkę jakby APC. Kozak. Dziękuję ci, kolego. Naprawdę. Ja jestem mimo zaskoczony. Ja oszalałem w ogóle. Ja nie sądziłem. Ten produkt leżał, kurczę, bo nie było okazji. Ja nie sądziłem, że to będzie taki król. I tak naprawdę jest warty każdej złotóweczki. Każdej złotóweczki, a już ręczna robota. Nawet jak masz gdzieś plamę, wjeżdżasz z tym produktem, odczekujesz i później zbierasz. Naprawdę smar. Pierwsze wstawka widziałeś ze smarem. No kurde, no ogień. Ogień i dym. Po mechaniku. I ja z tym smarem jeździłem za 2 tygodnie chyba, bo nie miałem czasu. Później wjechałem, bo bonecik, zobacz. No zebrał na białym. Zebrał fenomenalnie. I tak się zastanawiam, jako press spray i do prania, czy nie lepiej niż LCK albo ta sama puła. Naprawdę. Rewelacja. Ja jestem bardzo miło zaskoczony. Na chwilę obecną ja sobie nie wyobrażam odświeżania tapicerki w aucie bez tego produktu. Naprawdę. Nie wyobrażam sobie. Tornadorek, jadę na wóz, później wjeżdżam z parownicą i bonet z tego produktu. Tak, na koniec, po parownicy. Do końca, żeby przetrzeć sobie. Jeszcze po parownicy, żeby zebrać. No fenomen. I po tym, słuchaj, on nie zostawia żadnych zapachów. Żadnych. Nie masz tak, że masz taki jakby niby czysty, świeży zapach. I jak miałeś gdzieś jakiś smrodek, rzeczywiście jakby go neutralizował. Zajebisty produkt. Naprawdę zajebisty. No dobra, z mojej strony to wszystko. Na koniec filmu taka szybka wstaweczka, jak sobie bonetowałem pod sufitkę w Audi. Odświeżałem. I do tego jest no po prostu mistrzowski. Do bonetowania. No, resztą do press spraya też również. Naprawdę, dziękuję, kolego. Jeszcze raz patrzę na tą butlę. Oszalałem. Naprawdę zajebisty produkt. Zajebisty. A jeżeli chodzi o szczotkowanie, wiesz co, on nie jest może mistrzowski do tego, nie jest taki stworzony właśnie, ale lepiej lubi ręczną robotę, czyli ręczne szczotkowanie niż wkrętarę, chociaż też wkrętary się nie boi i nie pieni się, tak, dokładnie, możesz jechać odkurzaczem, śmiało, nie zaciąga, nie puchnie to wszystko, naprawdę, no, ja ogólnie dla tego produktu nie widzę minusów, nie widzę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!